Krzysztof, gratulujemy zwycięstwa. Znowu rywal trochę mniejszy fizycznie i znowu nie za bardzo chciał się z tobą bić. No tak, unikał walki, to było widać zdecydowanie. Moja jakaś taka taktyka może w trakcie walki wyszła, żeby go sprowokować trochę, żeby wszedł. Chciałem go skontrować prawym prostym, ewentualnie dorzucić sierp. Parę razy uderzyłem prawym podbródkowym, chciałem, żeby wszedł centralnie na mnie i podnieść go tym prawym podbródkiem. To na pewno by skutkowało, no ale... No, jakoś nie chciał wejść. Śladów walki za bardzo nie masz na twarzy, ale parę razy te jego ciosy kontrujące sierpowe tam chyba otarły ci nos czy brodę. No tak, to było tak gdzieś w okolicach głowy, nie, ale otarcia po głowie, nie, także nie uczułem praktycznie w ogóle tych ciosów. To jest walka, to jest walka i to wiadomo, że tam gdzie się drzewo rąbie, tam wióry lecą, nie, wiadomo. Rywal na wadze prezentował się okazale, mięśnie jego robiły wrażenie, muskulatura w ringu. Przekładało się to na siłę ciosu? Nie, był dużo mniejszy, ważył 10 kg mniej. Praktycznie go, jak wchodził mi głową w dół i przyciskałem go tak łokciami w dół, to był miękki jak, nie wiem, jak gąbka, można to tak nazwać. Nie, no słaby był fizycznie. Siłę ciosu może tam, no miał czym uderzyć, jak przyjąłem na gardę coś tam to, ale nie, ogólnie to nie moja kategoria. No. W drugiej połowie walki dosyć dobrze już szło ci zamykanie go w narożnikach. Czego tam zabrakło, żeby jednak posadzić go tak solidnie na deski? Chęci walki z jego strony, to było, po prostu on walczył bardzo biernie, czekał na mnie, ewentualnie parę razy strzelił prawym sierpowym. Już też miałem na to receptę, bo chciałem przyjąć to na lewą rękę i podnieść go prawym podbródkiem, ale jakoś w drugiej części walki tego nie robił. Ogólnie ważne, że jest do przodu. No. Takie walki właśnie trochę dla ciebie niewdzięczne, kiedy ty dążysz do konfrontacji, twój rywal nie jednak czegoś uczą, czy to było bezwartościowe zwycięstwo? Nie, to każde zwycięstwo jest wartościowe, tylko trzeba wyciągać wnioski. Tutaj wniosek tego, że po prostu trzeba było więcej podchodzić lewym prostym. Już teraz sam dochodzę do takiego wniosku, że lewym prostym i po tym lewym coś przejść w jedną stronę albo w drugą i z tych stron uderzać ciosy. A tutaj to było tylko lewy i cofnięcie i zahaczył mnie parę razy tym prawym sierpowym, także... No, po prostu trzeba było schodzić do boku po tym lewym prostym, no. Twój kopromotor Tomasz Babiloński w prywatnych rozmowach mówi, że teraz chce trochę mocniej w ciebie zainwestować, sprowadzać ci trochę bardziej poważnych rywali. To jakie wiadomości na pewno są pocieszające, bo tak pod koniec zeszłego roku byłeś taki trochę rozżalony, że często boksujesz w zastępstwie, często nie bardzo wiesz z kim, ile rund i tak dalej. Tak, no rozmawiałem z Babilońskim i z Andrzejem Wasilewskim, rozmawialiśmy we trójkę i od września ma się ruszyć i moje treningi będą też na pewno mocniejsze, bo już jeszcze w następnej walce już będę boksował 8 rund, także no cieszę się, no bo mam motywację do tego, żeby jeszcze mocniej pracować. Czyli teraz, wnioskując z tego, co mówisz, wrócisz na ring we wrześniu, potem w październiku? Takie były rozmowy, a no mam nadzieję, że tak będzie, no takie były rozmowy.